Sprawdziliśmy, na ostatniej sesji była poruszana sprawa tego punktu do wydzielania i przeładunku odpadów zlokalizowanego w Krakowie. Myśmy to analizowali, było tak, jak żeśmy to przedstawili, taką informację, że to była inwestycja, która mogła oddziaływać na środowisko, natomiast regionalny dyrektor oddziału ochrony środowiska stwierdził, że nie oddziałuje. I to była jego decyzja administracyjna, tą, którą my jako dziedzica otrzymaliśmy. Natomiast niemniej, przykrając się, tak więc nie było to przedmiotem naszej opinii, nie był to wniosek do nas opinii, natomiast niemniej przykrając się do tych tutaj pójśmy z Państwa strony, jako zarząd zaopiniowaliśmy negatywnie tę inwestycję. Na podstawie uważną. Tutaj, drodzy Państwo, informacja, dostaliśmy podziękowania za udział w akcji Lato 2013 od Ligi Obrony Kraju. Tu uczestniczyli nasi przedstawiciele, widzę pana Zbigniewa Romańca, oglądającego puchary. Drodzy Państwo, za nami dożynki. Myślę, że bardzo udane. Ponad 1000 osób uczestniczyło, moim zdaniem, co najmniej. Chciałbym tu bardzo serdecznie podziękować wielu osobom, które pomagają przy organizacji tych dożynek. Natomiast szczególnie chciałbym podziękować pani Bożenie Stanie, bo to pani Bożena koordynowała tutaj wszystkie prace i naprawdę włożyła w to serce, że te dożynki się odbyły i te dożynki się przede wszystkim udały. Jest to tym ważniejsze, że za to czeka nas większe wyzwanie. Organizujemy dożynki miejskie, także serdecznie dziękuję. Dziękuję też Piotrowi Nowakowi, który razem ze mną rozkładał do wieczora w piątek scenę, która odbywała się tańce z mieszkańcami. No tak, tylko nas niestety w grupie. No i moja córka, z łopatą pracująca. To znaczy tylko radnych, a mieszkańców? A mieszkańców było sporo. Mieszkańcy to obligatoryjnie. Mieszkańcy łęku dopisali jak zwykle. I tu jest informacja, dostaliśmy zaproszenie, że w piątek 20 września w sali obrad Rady Miasta Krakowa będzie się konferencja w Kraków poświęcona polityce rowerowej miast. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Zgłoszenia przyjmowane są do najbliższego piątku, to jest 13 września. Szczegółowe informacje tutaj nie mam godziny, natomiast można szczegółowe informacje u pani Ani dostać. Tylko to ewentualnie w Urzędzie Miasta można ściągnąć nagrał, pewnie to będzie program na pani Urzędu Miasta. A czy załączyło pani jeszcze Pacycko? Ważne jest, bo to jest część zgłaszania chęci udziału w tej konferencji. Jeszcze Łukasz, informacjach zarządu. Panie. Ja po zakończeniu sesji zapraszam na spotkanie organizacyjne w sprawie sobotniego turnieju piłki nożnej i Komisji Kultury i Sportu i wszystkich zainteresowanych. Będzie potrzebna trochę rąk do pracy, także wszyscy się przydadzą w miarę możliwości. Turniej będzie się odbywał w sobotę od 11 na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Od 11? Tak, od 11. Same rozgrywki, zakończenie z uroczystym urzędzeniem uchwalą się przez pana przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera, przewidują na 15. Także serdecznie też zapraszam w sobotę tych, którzy chcą pomóc przy organizacji do dzisiaj na spotkanie po zakończeniu sesji. Informacja zarządu, innych informacji nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu, który Państwu.